Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Wyzwania Pokoleń. Jesteśmy w kasie, bo chciałabym Wam pokazać nowe sukienki, które dałam Amalii, bo w Del Sol Valley obecnie jest lato, więc postanowiłam jej troszkę letnich ciuchów dodać. Jeżeli chodzi o pierwszą pozycję, to jest to taka zwykła sukienka, potem druga pozycja jest taka, trzecia pozycja i czwarta pozycja. No i zmieniłam jej również w codziennych, jako pierwszą sukienkę, jako pierwszy strój tutaj codzienny, dałam jej taką sukienkę. Dobrze, myślę, że teraz możemy przechodzić do rozgrywki. Jesteśmy już przed domkiem Jonathana i chciałabym Wam pokazać kilka nowości, jeżeli chodzi o wystrój i o umeblowanie, dlatego że dokonałam pewnej zmiany. A mianowicie przyniosłam sypialnię z dołu na samą górę, tam gdzie powinna być planowo. Obecnie ich sypialnia znajduje się na górze. Natomiast na dole jest pokój dla malutkiego dziecka. No, Jonathan postanowił urządzić już powiedzmy dla toddlerka, bo jak wiemy ogólnie w Simsach to maleńkie dzieciaczki żyją tylko, znaczy okres ten niemowlęcy jest tylko 3 dni chyba, tak? 3 dni, 3 albo 2 dni. Także szybciutko mija, więc Jonathan postanowił już te mebelki kupić i nie tylko, kupił też masę zabawek, masę różnych tam rzeczy dla swojego pierwszego synka. I on jest tak szczęśliwy i tak podekscytowany tym, że ma synka, że nakupował mnóstwo rzeczy. Tutaj jak widzimy jest malutki samochodzik, jest malutki tutaj rowerek też dla synka. I teraz wchodzimy do środka i zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak będzie się prezentował pokoik małego Dariela. Dobrze, jesteśmy w pokoju u Dariela. Tutaj była sypialnia. To pokażę może tak z tej strony. Tutaj była sypialnia Amalii i Jonathana. I obecnie znajduje się malutki pokoik Dariela. Dariel sobie tutaj leży w łóżeczku. Mamy tutaj mnóstwo dekoracji. Mamy tutaj napis z takich fajnych literek, takich lampek chyba? Nie, to nie lampki. To takie zwykłe... O Boże, ty się zaraz posiusiasz. Ja może wcisnę pauzę na chwilę. Tutaj dałam kilka ramek, bo będę chciała tu wsadzić też zdjęcia Dariela może, albo razem z rodzicami lub jego. Zobaczymy jeszcze, jakie tam zdjęcia im porobię. Tutaj są różne zabawki. To jest funkcjonalny konik, na którym będzie mógł siadać, jak już będzie toddlerkiem, to będzie mógł z niego korzystać. Również to jest funkcjonalne, to jest funkcjonalna koszykówka i również to będzie mógł jako toddlerek grać. Koszyki z zabawkami, z różnymi przedmiotami potrzebnymi dla starszego już dziecka. No jak mówię, Jonathan chciał szybciej tego wszystkiego nakupować. I tutaj mamy też taką szafkę, kilka książek, bajek, które będą chcieli Darielowi czytać. Jakieś tam lusterko, misiu. No i tak wygląda pokoik Dariela. Ja tu może jeszcze podniosę, o kurczę, podniosę do góry ściany, żeby było widać lepiej. Tutaj jeszcze są takie ozdóbki. No, prawdopodobnie będę jeszcze tutaj coś zmieniać. Zobaczę, jak to będzie wyglądało w grze, czy to będzie funkcjonalne, czy nie. Na razie wygląda w taki sposób. A teraz przechodzimy do sypialni Jonathana i Amalii. Okej, tak więc wchodząc na samą górę znajduje się sypialnia. Tutaj widzimy, są schodki, wchodzi się po schodach od razu do sypialni Jonathana i Amalii, która wygląda następująco. Tutaj mamy łóżko, są jakieś szafki, obrazy i tutaj mają swoją własną, prywatną łazienkę. Mamy tutaj kilka ozdób, jakieś tam świeczki, kosmetyki. Tutaj jest szafa z ciuchami. Tutaj Amalia ma swoje miejsce na makijaż. Jeszcze będę dodawała kilka dekoracji, tam jakieś makijaże, jakieś cienie do powiek, szminki i tak dalej. Także to wszystko jeszcze pododaję. Tutaj jakieś tam ciuchy na wieszaku. No i tak mniej więcej wygląda właśnie sypialnia Amalii i Jonathana.
Jest jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o wystrój domu, a mianowicie kuchnia. Także schodzimy na dół. I w kuchni zmieniłam też meble i płytki na ścianie. Chciałam takie troszkę jaśniejsze, żeby było troszkę lepiej widać, bo wydawało mi się, że tamte jednak jakieś takie mocno ciemne były. Nie wiem, co sądzicie na ten temat. No chciałam jednak jakieś zmiany, chciałam czegoś innego, więc zmieniłam. I dodałam jeszcze w łazience, ponieważ teraz będzie dużo prania na pewno, więc dodałam pralkę i suszarkę. Mam nadzieję, że mi się nie będzie bagować i że będzie dobrze działało, bo to często w grach się baguje i no jakieś tam różne problemy stwarza. I jak tylko coś takiego się pojawi i zobaczę, że jest trudno, to jej po prostu stąd wyciągnę. Na razie są i zobaczymy, jak będzie działało. No, także kosz na brudne ubrania, pralka, suszarka. W sumie nic więcej tutaj nie dodawałam, jeszcze tylko dodałam to. Aha, jeszcze zmieniłam kafelki, no tak. Także kafelki zmieniłam na ścianie i na podłodze. Także w domu Jonathana odbyły się wielkie remonty po ślubie, Boże, po ślubie, po narodzinach Dariela odbyły się wielkie remonty, żeby wszystko było przytulniejsze, żeby było wygodniej dla rodziny, która się powiększyła. Mamy tutaj jeszcze siedzonko dla Dariela, który jak urośnie, będzie mógł sobie tutaj siadać. Miejmy nadzieję, bo różnie to bywa w Simsach. Nie zawsze te lerki są w stanie z tego zjeść. No i tak mniej więcej wygląda domek. Więc teraz przechodzimy już do gry. Mamy poniedziałek 22:30. Jak widać, Jonathan utknął tutaj koło kołyski, więc damy mu szybko iść do toalety, bo on chyba tam... Nie wiem, czy on utknął, czy on może wyjść stamtąd, czy gdzie ty, człowieku, jesteś? Możesz się ruszyć? Śpiewa piosenki. To jest cały Jonathan, dobra. No to cię teleportniemy tutaj, nie ma innego wyjścia. Trzeba cię teleportować. Także teleportuj się. Okej, i skorzystaj z toalety. A gdzie jest Amalia? Ona sobie poszła do Wirka, spryciula. No dobra, no ma prawo. W sumie to wczoraj urodziła, nie? Także nowe dziecko, żadna chwila w życiu. Sima nie jest bardziej radosna niż narodziny dziecka. Dobrze, także ma taki piękny tutaj nastrójnik. Ogarnij się tutaj, Jonathanie, ty jesteś głodny. Jest 23:00, w sumie pozwolimy Amali spać, skoro ona jest zmęczona, no po porodzie ma prawo kobieta, tego samego dnia ją wywalili ze szpitala. Ty idziesz tutaj boksować, nie no, skoro jesteś głodny, to chodź może zjesz sobie coś, nie wiem czy jest coś tutaj, są jakieś resztki, dobra, weźmiesz sobie resztki, chłopie, i będziemy też szli spać, bo myślę, że jutro Amalia, tak w ogóle to ona już będzie kończyć studia, więc trzeba się tutaj troszkę sprężyć, bo będzie miała egzaminy. Kiedy to ona ma tutaj te zajęcia? Za 9 godzin, no także trzeba, jutro będzie miała te egzaminy, znaczy nie jutro egzaminy, tylko jutro ma zajęcia i widzę, że tutaj, nie wiem w sumie, czy jej 2 dni zostały jeszcze? 3 dni, ok, czyli jej zostały 3 dni tylko do ukończenia semestru, no to trzeba się sprężyć, jeżeli chodzi o naukę, bo chciałabym, żeby ona z dość wysokimi stopniami ukończyła i będziemy mogli zająć się jej karierą również. No i muszę troszkę do przodu z karierą Jonathana iść też, bo on powiedzmy utknął w miejscu, no nie za bardzo ćwiczę z nim to aktorstwo i trzeba też tą piątą gwiazdkę jakoś uzyskać, no i chciałabym, żeby on w końcu nagrodę jakąś dostał, a tak jak nie będzie chodził do pracy, to ciężko, żeby dali mu nominację o tą nagrodę, więc będę go teraz częściej wysyłać, mam nadzieję. Okej, pieseczku, no trzeba cię przytulić, bo to ostatnio taki troszkę byłeś zaniedbany, więc przytulimy cię, pogłaszczemy troszkę. No tak. Biedny, kochany futrzak. Co się stało? Spytamy się go. Jonathan jeszcze ciągle w tym samym ubraniu. W tym samym od grania w koszykówkę. Kolejny odcinek. Daj mu przysmak może. Także piesku, dostałeś przysmak. Zostałeś pobłaskany. Zostałeś pogłaskany.
poprosimy Cię o załatwienie i zmykamy do łóżeczka, bo trzeba iść spać. Trzeba się zająć tutaj, chyba że my jeszcze zadzwonimy, bo my nie mamy obecnie żadnej tutaj, więc wyjdź może z tej toalety. Będziemy tak w toalecie tutaj się zajmować takimi rzeczami. Zobaczymy, czy jest coś dla nas, jeżeli chodzi o jakąś rolę, może jakaś reklama. Kowbojskie sztuczki, reklama słonych mydlin, to chyba już robiliśmy, jak się nie mylę. Dorastając z Zadeckimi, chyba wezmę te kowbojskie sztuczki, chociaż tutaj za dużo tej kasy nie dają, ale jak mówię, szczerze mówiąc, wolę to, bo w sumie jeszcze tego nie robiliśmy, a chciałabym też inne jakieś tam przesłuchania odbyć, no i inne te nagrywania, no chciałabym coś innego po prostu spróbować. Okej, więc Jonathanie, idź spać. No i będziemy się widzieć z samego rana. Okej, tutaj mamy maluszka, który płacze i ma piluszkę do zmiany, więc szybko Amalia, zejdziesz na dół i zajmiemy się tym. Także zmień brudną piluszkę, chodź tutaj szybciutko. No i od razu go nakarmimy, bo on pewnie głodny jest, a całą prawie nockę leżał. I no i taki spokojniutki maluszek, prawie nic nie płakał, prawie nic, patrzył tylko w sufit, jak go tutaj obserwowałam, jak jechałam na szybszych obrotach. Ja go tutaj cały czas obserwowałam i on prawie w ogóle nic się nie odzywał, no. Taki kochany. Tutaj tak wygląda, jakby miał brązowe oczy, ale to pewnie się i tak zmieni, bo tak nie zawsze jest wiarygodne. Jaki fajny. No, weź go jeszcze może. Przytul. O, słodziaszek malutki. Jaki śliczny. Dobrze. I teraz go położymy spać. No i wracaj, Amalia. Ty też będziesz spała, bo niedługo będziesz musiała wstawać już tak naprawdę na zajęcia. Także dryfuj na plecach. Przecież ja ci dałam wracaj spać, a nie dryfuj na plecach. Jakie dryfuj na plecach, kobieto? Mamy godzinę 5:37. Jonathan wstał wyspany na maksa. Myślę, że mógłbyś się ogarnąć, iść do toalety, wziąć sobie prysznic. Czy ja tutaj, no tak, bardzo inteligentna osoba ze mnie, nie dałam tu toalety. Także 2 sekundy i będzie toaleta. Dobrze, mamy już toaletę, także Jonathan sobie skorzysta. No a my zaraz będziemy budzić Amalię, bo w sumie to ona już by mogła się też szykować na zajęcia. Zbierz plon, owoc śmieciowy. O kurczę. To jest to, co nam urosło na ogrodzie. Nie, dziewczyno, nie będziesz zbierać żadnych tych. Ja tak myślałam, żeby jakiś ogródek zrobić. A w sumie to ona tam ma nawet miejsce na jakieś tam, na kilka nasionek i tak dalej. Więc można było coś tam jej zrobić. Nie idziesz żadnych tych. Weź tutaj pozbieraj brudne te... Brudne talerze posprzątaj, brudne gary. Dobra, o, Jonathanik już się odszczelił, fajnie. I od razu idzie boksować. Dobra. Ciekawa jestem, ile czasu jeszcze lato będzie trwało. W sumie w Del Sol Valley jest ciągle gorąco, więc nie jest to aż takie istotne, bo tu i tak ciepło jest. Nie wiem, czy to w ogóle śnieg kiedyś będzie. Okej, za około godziny mamy zajęcia. Tu się streszczaj, dziewczyno. No i chyba jednak weźmiemy coś z lodówki sobie. Jakby to mogło tak być, żeby myła gary w kuchni, no przecież musi... A ja zlewu nie dałam w kuchni, no tak. No to przecież ona jest mądrzejsza ode mnie, nie? Skoro myję w tym... A nie, no tutaj ja dałam zlew, to on mi zniknął. On po prostu mi zniknął, no. Dobrze, Amalia, więc ty będziesz musiała sobie prawdopodobnie wziąć coś, jakieś resztki tutaj, bo... Chyba raczej nie zdążysz. No jak zwykle pół godzinki jest tylko do wyjścia. Boże! Czemu ta lodówka się tak dziwnie otwiera? Okej. Okay. I teraz ty sobie tutaj zjedz. No a Jonathan pewnie, jak on tam sobie poboksuje, to też sobie zje. Widać, że on od samego rana chciał iść na trening, więc nie będę mu tam przerywać. Teraz niech sobie ćwiczy, natomiast z Amalią będzie trzeba się wziąć ostro za naukę, bo to są 3 ostatnie dni. I już będzie kończyć studia. Jeszcze się upewnię tutaj, czy to... Tak. 10 z 12 dni do końca semestru. 3. No, spoko. Dobra, skoro ty już skończyłaś... O, Jonathan przyszedł tutaj sobie
pogadać, więc pogadamy sobie z nim może. No, nie zdążyliśmy nic powiedzieć. A, myślałam, że ona już wychodzi, dobra. A maluszek, jejku, taki spokojny. O, to jest takie spokojne dziecko. On prawie wcale nie płacze, ja go prawie wcale nie słyszę. Zazwyczaj maluszki coś tak drą i co chwilę trzeba do nich podchodzić, co chwilę trzeba coś im tam robić. No i poszła w piżamie dziewczyna, nie pierwszy raz zresztą. Dobra, nie mogę już jej zatrzymać, poszła sobie. Zadzwonimy po nianie, dopóki nie przyjdzie Amalia. Weźmiemy może coś szybkiego, talerz pełen protein, dobra. Niech będzie, skoro ty jesteś po wysiłku fizycznym, potrzebujesz protein, więc dawaj. Nie wiem, czym ta lodówka się tak śmiesznie... się tak śmiesznie otwiera, jakby całą ją wyciągał. Aha, co on będzie szykował te proteiny? Kurczę, ja myślałam, że to coś gotowego będzie. No ale dobra, to już niech sobie szykuje jakoś. Co to jest? Jakiś kotlet wielki taki. No dobra, dobra, Jonathanie, to nauczysz się. O kurczę. Niam, niam, niam. Boże kochany, pan w maseczce przyszedł nam się dzieckiem zająć. No i mówię, że cały czas w pokoleniach tutaj do wszystkiego, do sprzątania. No i teraz pan, niania. Ciągle pana nam wysyłają. Jakby kobiet nie mieli pracowniczek. No i gdzie ten pan niania jest? On powiedział, że przyjdzie, a go nie widać. No to może jeszcze przyjdzie. Miejmy nadzieję. Aha, nie, nie idziesz. Gdzie ty idziesz? Tutaj bierzesz sobie, zjedz to, okej. No także wcinaj sobie i będziemy się zajmować twoją karierą, Jonathanie. Co ty masz jeszcze tutaj do zrobienia, jeżeli chodzi o aspiracje? Musimy zostać pięciogwiazdkowym celebrytą, otrzymać 25 na wywołanie owacji. No tego ja do teraz jeszcze nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Kliknij swojego sima i wybierz interakcję, wywołaj owację. Jeśli zrobisz to, znajdując się w większym tłumie, masz szansę na więcej pozytywnych reakcji. No to będę musiała to zrobić gdzieś w jakimś, no nie wiem, w jakimś klubie, barze czy gdzieś tam. Panie sympatyczny, panie nianiu. O, Amalia wróciła? Okej. Tylko, że pan niania z tą maseczką taką na twarzy. Wszyscy tą maseczkę noszą, nie wiem co im odbija. Kobieta w recepcji, jak rodziliśmy, to tak samo. Ty będziesz miała kolejne zajęcia za 2 dni. To możliwe, że to już były ostatnie zajęcia, chociaż nie. Możliwe, że ona jeszcze jutro będzie miała i koniec, ale zrobimy tak. Odrobimy pracę domową i ja prawdopodobnie pojadę z nią na uczelnię i kupimy sobie podręcznik, bo ja chyba z nią tego podręcznika, no nie mam z psychologii podręcznika, także pójdziemy kupić sobie ten podręcznik. Chociaż w sumie ona przez komputer też się może uczyć, tak mi się wydaje. No, się tutaj będzie pytał, jak tam poszło na zajęciach, co nowego. 271 dostaliśmy za jakieś tam filmy. Aha, za ten vlog, który wysłaliśmy. Aha, no to spoczko. To musimy więcej filmów robić. Okej, to ty już jej nie przeszkadzaj, kolego. I chodź tutaj, zrób jakiś film. Może akurat nam... Albo kupujemy drona. Pan do sprzątania przyszedł. No, jak mówię, sami panowie. Sami panowie nam tutaj przychodzą. Do sprzątania pan, do dzieciaczka pan. Pewnie nam też coś ugotuje, bo zazwyczaj to niania to gotuje. No, a ten tutaj utknął coś pod tym. Będzie prał nam ciuszki. Fajnie by było. On wsadził ciuchy do pralki. O, to świetnie. No, to mi się podoba, to mi się podoba. Okej, więc ty może, Jonathanie, zostaw Amalię, niech ona sobie tutaj lekcje robi, bo wy się tak zamroźliście, wpatrujecie się w siebie dziwnie. Landen coś od nas chce. Wybierzmy się na zlot zapaleńców i popiszmy się naszymi umiejętnościami grania w gry wideo. Mają tam kilka mat z czujnikiem ruchu, które aż proszą się o nowe rekordy. Szczerze mówiąc, to możemy się z tobą wybrać. Skoro nas zapraszasz, to jedziemy. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Tutaj widzę też ojciec Amalii jest, tak? Co my tutaj możemy robić? Gdzie ty idziesz? Wywołać owację. To jest chyba coś, co my musimy tutaj... O Boże. To nie jest czasem coś, co my musimy zrobić? Jeżeli chodzi o aspiracje. Ja sobie wywołuję te owacje. Skoro samo mi tak wyszło, to... A niech się nie interesuje. Nami za bardzo. Boże, jakieś dziwne przebrania ci ludzie mają. Nic, wkurzył się i poszedł sobie.
O kurczę, jak on jest zdenerwowany. Czy to tak na nas? Wkurzony chłop jest. Poprawimy mu humor. Rozpoczynamy wyzwania na zlocie zapaleńców. Udaj się do komputerów. No jakiś zdenerwowany strasznie jest. Weź udział, okej. No i sława nam od tego będzie też rosła, więc świetnie. Weźmiemy udział tutaj w tym zlocie zapaleńców i... Aha, musiałeś się zamienić komputerem. No, dag. A, wracamy z powrotem na ten pierwszy komputer. Jednak wygodniejszy. A tutaj jest chyba pan paparazzi. Nie wiem, tak stoi. A kogo ty tam fotografujesz? A tego? Czy tego? A bo ten to jest prawdziwa gwiazda. No, a my też jesteśmy prawdziwa gwiazda. No, my mamy ten sam poziom, proszę państwa. Nie wiem, jakoś tak. Nie, że chciałabym, żeby nam teraz przeszkadzali, no ale... Ale te owacje, ja do teraz nie wiem, jak się robi. Są taki spocony. Tak gorąco jest? No, w sumie widać, że jest upał. Ty tutaj nie gadaj z Londynem, tylko weź, bierz udział w tym konkursie. To może nam sława urośnie też od tego. Jak skończymy tutaj tylko ten konkurs, to będziemy próbować te owacje wywołać jakoś tam, nie wiem, 25 tych owacji. Jakby to miało wyglądać? No naprawdę nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać. Amalia do nas dzwoni. Chcę tylko usłyszeć, co u ciebie, Jonathan. Cieszysz się, że do ciebie napisałam? Tak. No, żonka już nie może wytrzymać sama w domu. Proszę nam nie przeszkadzać. Tu kolejny. No, kolejny paparazzi. Same paparazzi tutaj przy nas są. Szkoda, że zapomniałam tego drona. Jakbym miała drona, bym tutaj go filmowała. To by też więcej, mi się wydaje, ta sława wzrastała. Kurczę, London, jesteś strasznie spięty, chłopie. Jakiś zdenerwowany taki, jakiś, no nie wiem, o co ci chodzi. Może przed ślubem jesteś taki zestresowany, bo on w sumie teraz będzie ślub brał z Everly. To może chłop jest trochę zestresowany, pod napięciem. Ludzie, jaki wkurzony. I krzyczy na nas. A to on się chyba kłóci o te gierki tutaj. Jiku, Jonathan, co ty taki spocony jesteś, chłopie? Idźcie sobie może na drinka i będziemy wracać do domu. Przystojny pan barman będzie nam robił drinka, także weźmiemy sobie to. To chyba jest odpowiednik piwa, tak mi się wydaje. Nie wiem, no ale dobra, mniejsza z tym. No, także wypijemy sobie tutaj z Londynem drinka. London pewnie będzie chciał też porozmawiać o ślubie. Może jakieś tam stresy, napięcie czuje przed ślubem i tak dalej. I chciał się spotkać z Jonathanem, pogadać z nim na ten temat. Może jakieś rady od niego wziąć, jeżeli chodzi o ślub i tak dalej, o życie małżeńskie. Chociaż w sumie ja wiem, czy on by chciał rady od Jonathana, znając ich przeszłość. To bardziej Jonathan by się chyba radził Londyna niż Londyn jego, bo... Co? Nagroda aha, to są te nagrody. Kto ma pierwszą? Chyba ten dobiegł końca, Jonathan sobie nam... A, wygraliśmy! Jejku, pierwszy raz mi się udało coś wygrać. To znaczy simami, jeżeli chodzi o simów. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Komputer. Maksimum imię. Nagroda za zajęcie drugiego. Nagroda. Jejku, świetnie. I gdzie ten komputer będziemy mieć? Ciekawa jestem. Jak my odbierzemy tą nagrodę? Ty, piwo mieliście pić, nie? Dobra, ty już sobie wypiłeś piwo. Aha, zamiana miejsc, no dobra. Więc myślę, że Jonathan, ty sobie staniesz gdzieś tutaj. Skoro tutaj jest festiwal i jest dość sporo ludzi, to moglibyśmy to wykorzystać, powiedzmy, na naszą korzyść. Nie mogę, Boże, Amalia, ty tak za nami tęsknisz. Nie mogę się tobą nacieszyć, Jonathan, wiesz o tym? Jak Jonathan wyszedł, a ona cały czas do niego dzwoni, wypisuje i... SMS-uje. No chodźcie, chłopy. Będziemy wywoływać te owacje. Może akurat ktoś przyjdzie. Albo zaczniemy może... Odegramy scenę z musicalu. Dobra. Czy ktoś nas ogląda?
Dobra, jest jakieś tam paparazzi. Bo nam zależy, żeby tutaj się ludzie zebrali, żebyśmy mogli te owacje wywołać. Czy nam ktoś gra muzyczkę jeszcze do tego? Okej, no to teraz spróbujemy kliknąć na niego i zobaczymy, czy mi wyjdzie coś takiego. Wywołaj owację. No i dobra, tylko jak on by miał wywołać te owacje? Aha, tutaj już mu zaliczyło 3. Nasza przyjaźń nie zależy od przebywania ze sobą. Też tak uważasz. No dobra, Landyn, dobra. Czyli nam to będzie tak stopniowo zaliczała? A to dobra, to ja myślałam, że to tak za jednym razem on musi te 25 owacji jakoś tam zaliczyć, ale nie, no to dobra. A, no to spoko. To będziemy to po prostu za każdym razem, jak będziemy wychodzić z jakiegoś baru, czy gdziekolwiek będziemy wychodzić, to będziemy tą interakcję używać, aż w końcu zaliczy mu tutaj 25. Jak się kobieta mu przygląda. Dobra, myślę, że możemy wracać do domu. Dobrze, jesteśmy już w domku. Zobaczymy, co tutaj się takiego wydarzyło. Ona sobie tutaj pływa. No właśnie, bo ja chciałam tak w ogóle z Amalią, bo widzę, że jej się troszeczkę po tej ciąży przytyło i chciałam z nią troszkę aktywności fizycznej, może iść na siłownię, ewentualnie właśnie biegać albo pływać. No i widzę, że ona sama się tym zajęła, więc spoczko. Myślę, że ty, Jonathan, cały dzień nie widziałeś tutaj twojego kochanego synka, więc pewnie przyjdziesz, przytulisz go. No mi się to podoba. Tylko nie wiem, czemu on cały czas ma tego skina, że jest spocony. Przecież nie potrzebuje prysznica. No, higiena jest dość spoko, więc nie wiem, dlaczego mu ten skin cały czas się pojawia. Cudziaśny maluszek. O, jaki uśmieszek. No nie mogę. Ares jest głodny. No tak, bo jego miska jest pusta. Tutaj Jonathan szybko napełni miseczkę tutaj Aresikowi, bo on biedny jest głodny, więc szybciutko napełnij mu miskę. Okej. Okay. I myślę, że ty teraz weźmiesz sobie tego drona. Będziesz rozpoczynał transmisję. Będziesz się filmował, jak gotujesz na przykład. O, Jonathan zdobył 200 nowych obserwujących. Okej, 1146. No i ona sobie tutaj będzie jadła. Powiedzmy, że on tutaj się filmuje. Amalia, ty byś się przebrała. Będziesz na niektórych ujęciach z tego drona. Dobra, no to ty sobie tutaj gotuj. I filmuj się. I miejmy nadzieję, że będziesz zyskiwał z tego władzę, że będziesz zyskiwał z tego sławę. Kurczę, przylazł do nas ten koleś i w śmietniku nam grzebie. No mówiłam, że on wziął miejsce tej fanki zwariowanej z czarnymi włosami. No, także my tutaj malutkiego nakarmimy. Jutro będziemy mieli kolejny dzień zajęć i prawdopodobnie pojadę z nią może do Brychester i kupimy książkę tam z psychologii, żeby ona mogła się uczyć na egzaminy. Okej, dobra. Czy ty masz jakieś potrzeby? Pęcherz jedynie, dobra. Natomiast ty, Jonathan, gdzie ty jesteś? Aha. Do tego fana żeś wyszedł. No dobra. My ciebie, proszę pana, stąd wyprosimy. Skrzyczymy. Powiemy, co nam tutaj wywalasz śmieci. To się wszystko filmuje. Ciekawa jestem, czy nam od tego sława zmaleje. Z podłych obraź i więcej tutaj nie przychodź sobie. Ty już nam raz do domu wlazłeś. I teraz tutaj kurczę nam przy śmietniku. Także nazwij go najgorszym frajerem. Niech będzie. Nazwij go frajerem i przegon. O. No, on jak ubrany, kurczę, długi rękaw, jakaś ciepła, długi rękaw, ciepła kamizelka i krótkie spodenki, kurczę, nawet się na modzie facet nie znasz.
i taki wąsik mały, jeszcze jakiś śmieszny. Idź sobie stąd w ogóle. No i dalej nam szpera w tym śmietniku. Nie no, my musimy no... Czekaj, Jonathan. Trzeba go stąd pogonić. Nie, tak nie może być. Tak być nie może. No. Teraz zadziałało świetnie. Chciałam, żeby oni jeszcze może zrobili sobie barabara. Zobaczymy, czy uda im się. Więc chodź tutaj z romantycznych do Amalii. Flirtuj. Nie kładź się. No i tak od tyłu oczywiście flirtowanie, nie? Flirtuj znowu. Pochwal osobowość. Gadka na podryw. Drocz się zalotnie. No on jest pewny siebie. Chcę, żeby się zrobił, żeby on też flirciarski był. Ale na razie cały czas jest pewny siebie. Ona już jest flirciarska, a on jeszcze... Jeszcze tutaj mu trochę potrzeba tych interakcji. Pocałuj. Pewny siebie, jesteś pewny siebie, chłopie. No i już. Nie będziemy chyba czekać, aż ty się zrobisz flirciarski. No i postaraj się o dziecko z synką o imieniu Amalia. Okej. No i my będziemy się widzieć z samego ranka. No tutaj malutki obudził się i płacze, także Jonathan szybciutko wstanie. O kurczę, na przesłanie za godzinę. No to w sam raz akurat wstanie, zajmie się maleństwem. Chodź tutaj szybciutko, bo musimy jeszcze po nianie zadzwonić jak najszybciej, bo mamy dzisiaj bardzo pracowity dzień. Pan niania przyszedł i będzie nam gotował. Ja bym tylko tak chciała, żeby ten niania sobie ściągnął tą dziwną maseczkę. Nie wiem, jak mu to ściągnąć, bo skoro ja go nie kontroluję, czy on tak co rano ma... A to jest może... O kurczę, tutaj się coś zepsuło. On może taki ma po prostu zwyczaj, że on tą maseczkę sobie robi. I fajnie by było, jakbyś się przebrała, bo tutaj pan niania już jest i on... No i idziemy zajadać śniadanko. Tutaj jeszcze to piętro jest całe w ogóle do umeblowania, także będziemy się też tym zajmować, ale na razie jestem dumna, że w końcu zrobiłam tą kuchnię, że w końcu zrobiłam ten pokoik maleństwa. No, egzamin końcowy odbędzie się za godzinę. O kurczę, ja byłam... Nieźle, a my się nic nie uczyliśmy. Ja myślałam, że ona będzie miała jeszcze tutaj kupę czasu do egzaminu. Dziewczyno, wiesz co? Nie będziesz jadła. Sorry, Amalia, ale nie ma jedzenia. Siadasz teraz tutaj na pupie. No więc tak, oddaj pracę semestra. O Boże, my pracę semestra. Nie no, normalnie? Tragedia. Nie napisaliśmy pracy semestralnej. Nie no, my będziemy mieli tragiczne stopnie normalnie. Może jeszcze zdąży tą pracę, jak przyjdzie ze szkoły. Nie wiem, ale ja spróbuję ją napisać, jak ona wróci ze szkoły. Dobra, Amalia musi już iść na egzaminy, niestety. Nie wiem, czy tą krótką chwilkę, którą zdążyła się coś tam niby pouczyć, czy to będzie, no, czy to coś jej da, nie mam pojęcia, no ale zobaczymy. Chodź, kobieto, siadaj. Szybciutko, na ostatnią chwilę zrobimy tą pracę, może się uda. To chyba jeszcze mamy szansę ją oddać, coś mi się wydaje. Bo skoro ona już przeszła te egzaminy, to teraz w sumie jej została ta praca semestralna na koniec. No i to było nawet całkiem logiczne, że ona by miała jeszcze czas tutaj ją oddać, no. Ty nie gadaj teraz z panem nianią, tylko weź się skup na tej pracy. Ty nie przeszkadzaj nam, pan niania, nie ma gadania z tobą teraz. No i się uparł i będzie do nas gadał. No weź sobie idź. No kurczę, sobie na tym krzesełku dla dzieciaczka usiadł. My tutaj pracę semestralną piszemy, nie gadaj do nas. 15:33, dobra. Ty też nie nadawaj teraz do Amalii. I zrób to, co ci kazałam. Miałeś iść się myć. I skorzystać z toalety, także mykaj. Nie przesiadaj na krzesła teraz, tylko mykaj do toalety, koleś. Redaguj, jakoś znakomita, także oddaj pracę semestralną. Świetnie, więc jeszcze zdążyliśmy. A takiego miałam stresa, także super, Amalia. Świetnie ci poszło. Na ostatnią chwilę napisaliśmy tą pracę semestralną, ale myślę, że będzie dobrze. Jest fajne słoneczko, mamy lato, więc czemu by nie skorzystać tutaj z basenu.
i przyjść sobie i się troszkę pokąpać. Hej Amalie, jestem dzisiaj jakiś odrętwiały, chcesz gdzieś ze mną wyjść za około godziny, żeby się poruszać? No raczej nie. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. Pa, pa, cześć!